Pani marszałek, Wysoka Izbo, kieruję swoje pytania do posła sprawozdawcy projektu Platformy Obywatelskiej. I moje pierwsze pytanie. Czy głównym celem projektu zawartym na druku 1240 projektu Platformy Obywatelskiej jest wygaszenie wszystkich praw do gruntów zajętych przez 5000 ogrodów, a zwłaszcza prawa użytkowania wieczystego? Pytanie drugie. Czy dalszą konsekwencją będzie wygaśnięcie następnych praw, a więc własności infrastruktury oraz prawa działkowców do użytkowania działek i majątku? Następne pytanie. Czy nastąpi komunalizacja, nacjonalizacja prywatnego mienia? Mówili o tym tu moi dwaj poprzedni przedmówcy. Kolejne pytanie. Czy możliwe będą odszkodowania za utratę tego majątku? Czy w ogóle ten aspekt utraty majątku i odszkodowań... Przepraszam Pani, bardzo, Pani posłanko, na chwileczkę. Czy ja mogę prosić o ciszę? Dziękuję bardzo. Były bardzo proszę, kontynuować. Pod uwagę. Czy w projekcie Państwo przewidzieliście ocenę skutków regulacji tego rozwiązania? I do przedstawicieli rządu, bo widzę tu pana wiceministra Stycznia, czy w sprawie tych projektów przygotowane są stanowiska rządu? I na koniec jeszcze jeden taki komentarz. Ponieważ działkowcami są głównie emeryci, stanowią oni 42% działkowców i renciści 11%, co daje nam łącznie 53% emerytów i rencistów. Przypomnę może, że w 1998 roku obiecywano emerytom i rencistom Wyspy Kanaryjskie emeryturę pod palmami. Dzisiaj emerytom chcemy już nie obiecywać palmy i Wyspy Kanaryjskie, po prostu chcemy zabrać działki, ich sposób na życie, ich sposób do wypoczynku i tych działek po prostu Państwo chcecie tym swoim projektem ich pozbawić. Dziękuję. Dziękuję.